Jak się dzisiaj grało? Dobrze, dobrze. Jestem po części zadowolony, po części w ogóle nie jestem zadowolony, że nie udało mi się pewnych rzeczy powstrzymać na tym występie, ale wiele, wiele rzeczy wyszło pięknie, więc pół na pół. To, co wyszło pięknie, wiemy, podziwiamy, ale czego nie udało się powstrzymać? Stresu? Ojejku, no. Wydaje mi się, że tak jak każdy przechodzi tu stres i no tak, po części nie udało mi się go powstrzymać. Co dla pana było najtrudniejsze w programie tego drugiego etapu? Tak naprawdę nie myślałem w ogóle o trudnych rzeczach. Nie myślałem o żadnych trudnościach podczas tego występu. Starałem się jakby skoncentrować na muzyce, także nie było takich rzeczy. My pytamy uczestników drugiego etapu o ich doświadczenia z tańcami. Czy ma pan takie poczucie, że jako Polak jest pan w stanie lepiej zrozumieć Poloneza? Na pewno jest to przywilej jako Polak grać te tańce narodowe. Na pewno jest to u nas we krwi bardziej niż w krajach chociażby azjatyckich. Natomiast nie jest to wyznacznik dobrego interpretowania tej muzyki, na pewno, bo to, że jestem Polakiem, w żaden sposób nie usprawiedliwia mnie, że mogę tą muzykę lepiej zagrać, bo liczy się praca i liczy się to, jak się interpretuje te tańce, posiadając z tyłu głowy, albo nawet nie tylko z tyłu, tylko też w palcach właśnie, tą wiedzę, jak to powinno Jak pan brzmieć. konstruował program poszczególnych etapów? Konstruowałem tak, żeby mi jak najbardziej ten program odpowiadał, był najbardziej bliski mojej osobowości, mojemu charakteru. Tak, charakterowi, żeby jakoś tam moją osobowość pokazywał najbardziej. No cóż, jesteśmy w połowie z górki. Czy nie ma pan takiego postrzegania tych przebiegu konkursu? Nie myślę zupełnie o tym, staram się wyłączyć z tych opinii, z tych komentarzy. Także no, na scenie zrobiłem to, co mogłem, więc czekamy. Tak, wiemy, że przed występem w pierwszym etapie czytał pan listy. Czy tak samo było przed występem w drugim etapie? W drugim etapie było tego czytania mniej, natomiast czytałem inne rzeczy. Na przykład. Na przykład księdza Tischnera sobie czytałem o wyobraźni, o też o no takie dosyć filozoficzne rzeczy. O prawdzie, o dobru i o pięknu. Pięknie. To panu pomaga interpretować Chopina? Generalnie pomaga mi się odłączyć od tego zgiełku konkursowego. Literatura to jest pana pasja, czy bardziej filozofia? Znaczy czytanie generalnie, czytanie za zajmowanie, prawda, czymś przed występem szczególnie, relaksuje mnie to.